Jacek Wójcik, Głos Koszaliński. Witam Państwa w kolejnej odsłonie magazynu sportowego GK24. Większość ligowych zespołów z naszego regionu na razie odpoczywa. O punkty walczą tylko piłkarze Gwardii Koszalin. W drugim występie w drugiej lidze podopieczni trenera Tadeusza Żakiety doznali pierwszej porażki, ulegając na wyjeździe 0-1 jednemu z najbardziej zasłużonych klubów w naszym kraju, ŁKS Łódź. Gwardia miała w tym meczu swoje szanse i mogła przywieźć przynajmniej jeden punkt. Niestety szczęście było tym razem po stronie gospodarzy, którym komplet punktów zapewnił w drugiej połowie rezerwowy Jevhen Radionov. Kolejnym rywalem gwardzistów będzie Olimpia Elbląg. Miejmy nadzieję, że koszalińscy piłkarze nawiążą do wygranej z pierwszej kolejki ze Zniczem Pruszków. Na boiskach piłkarskich naszego regionu dobiegają tymczasem końca przygotowania do nowego sezonu zespołów czwartoligowych. W miniony weekend rozgrywały one ostatnie sparingi. W jednym z nich Bałtyk Koszalin podejmował Beniaminka czwartej ligi Sokoła Karlino, zwyciężając 2-0. Zespół gości prowadzi zasłużony trener z Koszalina Mirosław Skórka. Oto co powiedział nam po meczu. Rozegraliśmy dosyć, uważamy, że ciekawe spotkanie. W dosyć trudnych warunkach, bo to w samo południe. Uważam, że zespół Bałtyku wygrał zasłużenie. Choć te bramki, którą szczególnie drugą straciliśmy, nie powinniśmy. Tydzień czasu zostało do rozgrywek. Mam nadzieję, że sobie poradziłem w czwartej lidze, choć mnie bardzo niepokoją kontuzja, szczególnie najlepszego naszego strzelca, zawodnika Rutkowskiego. Nie wiadomo, czy nie będzie wyłączony na dłuższą metę. Dzisiaj graliśmy tylko w 11-osobowym składzie. Różne przyczyny były, że kilku zawodników nie dojechało, ale to nie jest jakieś tłumaczenie. Uważam, że na tą chwilę Bałtyk jest zdecydowanie lepszym zespołem od nas. Bałtyk będzie walczył o awans, a my chcielibyśmy się w tej lidze utrzymać. Pierwsze gry kontrolne mają za sobą piłkarki ręczne Energii AZS Koszalin. Podopieczne Anity Unijad dwukrotnie pokonały rywala z Superligi UKS PCM Kościerzyna. Dodać trzeba, że koszalinski zespół wystąpił w tym dwumeczu mocno osłabiony. Z różnych względów zabrakło 6 zawodniczek. Koszalińscy kibice mogli za to zobaczyć w akcji aż 5 nowych piłkarek Energii AZS. Już w środę koszalinski zespół rozegra kolejny dwumecz. Poprzeczka wędruje w górę, bowiem rywalkami będą mistrzynie Polski z Wista Gdynia. Również w środę pierwsza gra kontrolna czeka szczepionistów Gwardii Koszalin. Przygotowujący się do udziału w pierwszej lidze podopieczni trenera Piotra Stasiuka podejmą Stal Gorzów. Jednym z wydarzeń minionego weekendu była konferencja przed 18. galą Fight Exclusive Night, podczas której obejrzymy walki w formułach MMA oraz K1. Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę w koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej. W konferencji udział wzięło 6 spośród kilkunastu zawodników, którzy zaprezentują się koszalińskiej publiczności. W tym gronie było 3 fighterów z naszego regionu. Oto co nam powiedzieli przed swoimi walkami. Na pewno cieszę się, że będę mógł walczyć dla organizacji PR-u. Przygotowałem się w 100% do tej walki. Myślę, że mój przeciwnik również. I tyle, co czekamy na to, co się wydarzy w ringu, nie? No mam nadzieję, że cała hala będzie pełna. Przyjdą na moją walkę i Marka i będą nam kibicować. Z ostatniej walki zrobiłem bardzo duży progres, bo skupiliśmy się na moich najsłabszych płaszczyznach, czyli pracowaliśmy dużo nad zapasami, nad kickboxingiem. No i myślę, że teraz jestem w mega formie i mamy następną walkę nagraną. Mam nadzieję, że pociągnę wszystko, że tak powiem, wszystkie walki uda mi się zrobić w jednym czasie, bez żadnych kontuzji. Mateusz Bałkowski, wiem, że bije się w K1 Muay Thai. Zobaczymy, jak mu potoczy się walka w MMA. Ja szczerze wątpię, żeby cokolwiek tam zdziałał. Po prostu go wezmę, rozjadę go. Myślałem, że dzisiaj będzie i będę mógł spojrzeć w twarz, powiedzieć mu, odradzić mu. Ale chcę tej walki, okej. Rozjadę go i tyle. Mam nadzieję, że Koszalin będzie stałym punktem na mapie organizacji FEN, że będziemy tutaj częściej gościć. Koszalin to miasto, które słynie ze sportu walki. Macie tutaj wspaniałych zawodników. Mieliście tutaj wielokrotnego mistrza świata, świętej pamięci Józka Warchoła. Z Koszalin słynie z tradycji zapaśniczych. Macie tu wielu wspaniałych zapaśników, no a teraz też już ówczesnych wojowników, zawodników MMA, tak jak właśnie
Mateusz Symoczko czy Marek Worącow. Mam nadzieję, że oni nikogo nie zawiodą, że dadzą dobre walki i że pokażą, że warto na nich stawiać. Początek gali zaplanowany został 12 sierpnia o godzinie 18. I to już tyle w tym wydaniu magazynu. Serdecznie dziękuję Państwu i zapraszam za tydzień.